Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa prowadzi hurtową sprzedaż nawozów czterech różnych producentów. Każdy z nich oferuje nawozy w innym stężeniu i w innych opakowaniach. Tu mamy nazwy tych nawozów, wielkość opakowań, stężenie, czyli procent tej objętości, która rzeczywiście jest nawozem, procent aktywnego składnika w całej tej objętości i w ostatniej kolumnie cena za jedno opakowanie. I pytanie brzmi: gdybyś chciał uzyskać najlepszą cenę za aktywny składnik nawozu, to powinieneś skorzystać z oferty producenta? Znak zapytania. Pomyślmy, który z nich za tę samą kwotę daje nam najwięcej substancji aktywnej? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego przemyślenia problemu. Zacznijmy może od obliczenia, ile w każdym z nawozów jest substancji aktywnej w jednym całym opakowaniu. Składnik aktywny na opakowanie. Powiedzmy, że obliczenia zrobimy w mililitrach. Mililitr na opakowanie. Jeżeli tutaj mamy 375 ml i z tego 65% to substancja aktywna, to 65% z 375 to jest 0,65 razy 375 równa się 243,75. 243,75 ml składnika aktywnego w jednym opakowaniu. Liczmy dalej. Jaką ilość składnika aktywnego otrzymamy za złotówkę? Składnik aktywny w mililitrach na złotówkę. Łatwo można to obliczyć. Jeżeli to jest ilość składnika aktywnego w całym opakowaniu w mililitrach, to podzielone przez 22 zł na jedno opakowanie da nam 11,07 ml na złotówkę. To jest ilość w mililitrach na opakowanie. To jest ilość w mililitrach na złotówkę. Inaczej mówiąc, mamy 243,75 ml na opakowanie, a chcemy mieć ilość w mililitrach na złotówkę. Czyli musimy pozbyć się z mianownika opakowania. Czyli chcemy pomnożyć razy coś, co ma opakowanie w liczniku, żeby się skróciło, a w mianowniku chcemy, żeby pojawiła się złotówka. Więc pytamy, ile jest opakowań na jedną złotówkę. Odpowiemy trochę inaczej. Jest jedno opakowanie na 22 zł. Czyli ostatecznie mnożymy 243,75 razy 1/22 i otrzymujemy 11,07. To skraca się z tym mililitry na złotówkę. Pamiętajcie, że wystarczy tu posługiwać się zdrowym rozsądkiem. To jest ilość, jaką dostajemy w jednym opakowaniu za 22 zł. Dzielimy to przez 22 zł i otrzymujemy ilość w mililitrach na złotówkę. Każdy sposób jest dobry. Zróbmy to samo dla pozostałych nawozów. Jak zapewne zauważyliście, żeby to obliczyć, wystarczy pomnożyć stężenie razy objętość opakowania i podzielić przez cenę. Zróbmy to dla pozostałych trzech. Stężenie 35%, 0,35 razy 750. Wynik tego działania da nam objętość w mililitrach aktywnego składnika nawozu. Dzielimy przez koszt opakowania 21 zł i mamy 12,5 ml na złotówkę. W następnym mamy 1 litr, ale wiemy, że 1 litr to 1000 ml. 75% tego to składnik aktywny. To będzie 750 ml substancji aktywnej. I to kosztuje 68 zł. Czyli nasz wynik otrzymamy dzieląc to przez 68. 750 ml podzielone przez daje w wyniku 11,03 ml. Pamiętajcie, że zapisywanie za każdym razem jednostek bardzo ułatwia śledzenie, co jest czym. Bez tych jednostek łatwo się pogubić i pomylić na przykład złotówki z mililitrami. I ostatnia pozycja, 1,5 litra razy 1000 ml na 1 litr daje nam 1500 ml, z czego 30% jest aktywne. To będzie 450 ml. Podzielimy to jeszcze przez 40 zł. 450 podzielone przez 40 zł daje nam
11,25 ml na złotówkę. Mamy wszystkie. No i który jest najkorzystniejszy? Najkorzystniejszy jest ten, w którym dostanę najwięcej mililitrów za złotówkę. I to jest nawóz B. Za każdą złotówkę otrzymuję 12,5 ml substancji aktywnej nawozu. Na tym zakupie zrobimy najlepszy interes.